Urządzenie marki Magnum Snake 204 Synergia jest spawarką przeznaczoną do ręcznego, elektrycznego spawania stali i innych spawalnych metali elektrodami otulonymi. Jest to pierwsze na rynku urządzenie do spawania metodą MMA posiadające synergię. Urządzenie dedykowane jest do spawania wszystkimi typami elektrod, bez względu na rodzaj otuliny, czy to zasadowe, kwaśne, czy rutylowe. W komplecie z urządzeniem otrzymujemy przewód z zaciskiem masowym. Bardzo solidny uchwyt elektrodowy do 300 A. Młotko-szczotkę oraz podstawową tarczę spawalniczą. Urządzenie ma nieduże rozmiary i niską wagę, waży tylko 3,5 kg. Dzięki dołączonemu paskowi jest bardzo łatwe w transporcie. A tak z bliska wygląda panel sterowania. To jest pokrętło do nastawy prądu spawania i innych funkcji oraz jednocześnie przycisk. Tutaj pod tym ciemnym panelem znajduje się wyświetlacz. Kręcąc pokrętłem regulujemy prąd spawania. Naciśnięcie powoduje wejście do menu. Pierwszy ekran to informacja o liczbie pozycji w menu. Jest ich 6. Naciskamy. Elektroda, średnica, hot start, arc force, anti-stick, funkcja VRD, tick lift. Jak mówiłem wcześniej, jest to pierwsze urządzenie MMA, które posiada synergię. Na czym to polega? W pierwszym punkcie ustawiamy średnicę elektrody, na przykład 1,6. I urządzenie samo dobiera prąd spawania. A zmienimy na przykład 2,0. Urządzenie dobrało prąd spawania. Może być jeszcze 2,5, 3,2 bądź 4,0. Ten prąd spawania możemy w dowolnym momencie i w pełnym zakresie regulować. Co ważne, jeśli korzystamy z synergii, to pozostałe parametry takie jak arc force, hot start są dobierane automatycznie i nie ma możliwości ich regulacji. Aby móc ustawić wszystko ręcznie, należy wyłączyć synergię, czyli ustawić w pierwszym punkcie, tam gdzie jest wybór średnicy elektrody, 0,0. I teraz możemy regulować hot start, arc force, anti-stick, VRD i Tigalifta. Tutaj należy pamiętać, że jeśli w tym ostatnim punkcie ustawimy Tigalifta na ON, to również nie mamy możliwości regulacji tych dodatkowych parametrów.